Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 35. odcinku naszej przygody z NBA 2K19 MyGM Los Angeles Lakers. A więc jesteśmy już w styczniu 2021 roku. W tym momencie mamy 24 zwycięstwa, 12 porażek, czyli o połowę więcej, znaczy dwukrotnie więcej meczów wygraliśmy niż przegraliśmy. 83% chemii, tak więc ładnie nam też chemia rośnie. No i zobaczmy, jak to teraz wygląda. Czyli tak, napier na jedynce, on fire. No, po tym poprzednim, w poprzednim odcinku, w tym ostatnim meczu, Napier rzucił tam ponad 20 punktów i ponad jakoś 10 asyst miał. DeRozan już spadł z on fire. I jak tam DeRozan w tym sezonie? 15 punktów. No, wszędzie. Tutaj poprzednio miał ponad 20, no on już ma 31 lat, ja też przyjrzałem się jego kontraktowi. No ja wam powiem, że tak nie za bardzo mi się ten kontrakt podoba, tak więc myślę, że po tym sezonie będziemy się starać chyba z DeRozanem pożegnać. Albo, jeszcze zobaczmy w tym momencie, kogo by mi tutaj zaoferowali za tego DeRozana. Czyli DeRozan i Kuzma, byłby Jimmy Butler i Landry Shamet. No nie. O, Lonzo Ball mógłby wrócić i Dragan Bender. Oddalibyśmy jeszcze pierwszorundowy pick z 2025 roku. Zach LaVine i Nerlens Noel. Tutaj dwa wysokie kontrakty, 30 baniek, my byśmy oddali 25 i dwóch całkiem solidnych zawodników. Ten Zach LaVine jest przecież kozakiem. 23 ponad punkty rzuca. No dobra, zobaczmy dalej. Clarkson i Thompson to raczej nie. Levert i Aubrey Jr. też raczej nie. Gasol, Green, Richardson, Winslow, Bogdanowicz, Colley Stein, Isaac Fournier, Barnes, Warney, D'Angelo Russell. No to jest nawet spoko wymiana. Ale no na jedynkę nie potrzebuję za bardzo. Ale kurde, to by była zajebista wymiana. Kontrakt prawie taki sam, ale jednak mniejszy ma D'Angelo. Kurde, poczekajcie, no na jedynce mamy Bongę, mamy Rondo i Napiera, nie? A tutaj na dwójkę wtedy nie byłoby nikogo i musiałby grać Trier w pierwszej piątce. Tak więc raczej nie. No najlepiej byłoby tu za jakąś ciekawą dwójkę zrobić wymianę. I najlepiej za jakiś niski kontrakt. Ibaka, Wright, Capela, Farid, Brogdon. No i z powrotem Brogdona, jakbyśmy mieli tutaj wziąć, nie? No ale nie. I Brogdon oraz Rudy Gay, Rondo, DeRozan. No i to też nie byłaby głupia wymiana. Cholera jasna. No ale dobra. I tak lepszy DeRozan niż Brogdon. DeRozan ma chociaż te ponad 15 punktów, Brogdon 11 tylko. Dobra, dalej. Wiggins, Inzudu, Klay Thompson. Ale on ma 4-letni kontrakt, też już 30 lat. No nie, no to jest kosmiczny kontrakt dla Thompsona, tak więc raczej nie. Bradley Beal. Kurde, też bardzo łakomy kąsek ten Bradley Beal. Zajebisty jest ogólnie, bardzo go lubię. 27 lat. Jeszcze bardzo, bardzo mocny jest Bradley Beal. To jest ostatnia wymiana. Dobra, czyli najbardziej kuszące to ten Jimmy Butler, ale kontrakt ma naprawdę bardzo duży. Tak więc nie, odpada. No Lonzo Ball tutaj z Benderem również odpadają. Zach, no właśnie, to jest też ciekawa bardzo wymiana. Tylko, że my oddamy 24, no 25 milionów, a dostaniemy 30. No i Zacha LaVine. Też go lubię. 23 punkty daje. No i to jest gwiazda ogólnie. Dobra, jeszcze co by tutaj było łakomym kąskiem? Ten Bogdanowicz, no raczej nie. No ten D'Angelo Russell, ale raczej nie. Dobra, czyli widzę, że no Klay Thompson też byłby łakomy, ale nie, i ten Bradley Beal, no ale to też więcej pieniędzy. No mniej więcej tyle samo, nie, byśmy oddali. Około 30 i tutaj też 30 z powrotem.
Bradley Beal. 20, dobra, nie, chyba wezmę sobie tego za Kalawin, tylko że właśnie te 30 baniek. A co jeśli byśmy tego wyrzucili i po prostu DeRozana za Lawina? Nie wiem, czy by się zgodzili. No właśnie, nie zgodzą się. No dobra, dobra, trudno, na razie sobie darujemy wymianę DeRozana i lecimy dalej, tak więc troszeczkę zmarnowaliśmy czas, ale nieważne. Dobra, czyli teraz tak, no składzik, aha, składzik już mamy. No to dobra, przejdźmy do meczu, tak więc Denver Nuggets naszym pierwszym przeciwnikiem w dzisiejszym odcinku. Wow, dobra, no, wróciliśmy. No, bardzo źle było na początku, trzecia kwarta, no i w czwartej remisowo, no i zobaczmy. Remisowo, wychodzimy na prowadzenie, dobra, 4 minuty, 90-88, wskakujemy. No i jesteśmy jeszcze przy piłce. Trier uwolnił się. Doskonale, do Kuzmy. Kuzma jeszcze z faulem, tak jest. Dobra, and one. Kuzma, wykorzystamy. Dobra, pięciopunktowa przewaga. Napier, no zdecydowanie słabszy ten mecz. DeRozan Lina będzie tutaj pilnował. Jeremy Lin i z Kuzmą. Kuzma fauluje. No i dwukrotnie celnie trafia Jeremy Lin. LeBron James 19 punktów, 11 zbiórek. Ale troszkę te punkty można spróbować tutaj zdobyć LeBronem. Ball, perfect release, wyprowadzony w pole center Denver Nuggets. Lyles. Ajajaj, tutaj Ball niepotrzebnie szedł na pomoc. Właśnie, aj, do niego zagranie, myślałem, że się zabierze z piłką od... O kurde. Od razu w stronę kosza, jednak tak się nie stało i powinien być błąd połowy chyba. Przechwyt Kuzmy. Dobra, DeRozan dwójka tylko. Myślałem, że to będzie trójka, ale jest celnie DeRozan. Zdobywa 10 punkt. No, moim zdaniem Napierem dobrze się tutaj zachowałem w defensywie. Ale jednak Lin 20 punktów już ma w tym momencie. Dobra, ma mismatch LeBron, a więc to trzeba będzie wykorzystać. Ależ bardzo, bardzo dobrze Jeremy Lin sobie z nim poradził, ale no LeBron jest i tak dużo lepszym zawodnikiem. 21 punktów dla niego. 2:18 do końca. Znów Jeremy Lin. Ball. Nancie nie zdał ta próba bloku Bolbola. 10 na 20. No Jeremy Lin jest motorem napędowym tego zespołu w tym meczu. No i znów LeBron James. Bezproblemowo sobie radzi. Zablokowany Jeremy Lin. Przez Kuzmę chyba. Aj, mogłem rzucać, ale Napier tutaj wykończony. Ajajaj, tym razem źle LeBron. Myślałem, że jednak będą z tego punkty. Jednak in and out. I z faulem James, no ale nie ma punktów, nie ma, 2+1. Minuta 19 do końca, no i w tym momencie mamy 5 punktów. Dalej 5. Dobra, 1 na 2 wykorzystane, no i Napier tutaj bardzo zmęczony, a więc myślę, że teraz weźmiemy sobie czas. Nie ma sensu
tutaj grać napierem. Zrobimy sobie zmianę, a więc chyba Bonga zagra w ostatnich sekundach tego meczu. No bo kto inny? Dawaj Bonga. Bonga, tutaj DeRozan jest na plusie, James również, Kuzma i Bolbol zostają wszyscy. Czy teraz man of the match? Znów LeBron. 9 na 13, ładna skuteczność w swojej średniej. Bardzo dobrze tutaj sobie radzi z Jamesem, ale pięknie James. No, przypomnę, że zaczynaliśmy ten mecz, gdy LeBron miał 19 punktów, już ma 25. Może jeszcze pokusimy się o 30 punktów dla LeBrona. Bardzo dobry defense. Jeszcze zbiórka tutaj się należała Bolbolowi za tą akcję. I z faulem Bolbol nie ma 2 plus 1. Bardzo ładnie. Bolbol 16 punkt. I 17. Dobra, mamy jeszcze czas dla Denver. No i jest 8 punktów już przewagi, tak więc mamy naprawdę fajną przewagę punktową. Możemy troszeczkę się rozluźnić, ale nie do końca. Jeszcze trzeba trzymać fason. Jeszcze trzeba grać o swoje. Jeszcze przechwyt LeBrona. DeRozan. Kuzma pod koszem. Siedzi, tak jest. DeRozan jeszcze z asystą. Kuzma z punktami. 10 punktów przewagi, a więc myślę, że teraz dam graczom, tym rezerwowym, grubo sobie pograć. A więc Bielica za Kuzmę. O, Rondo sobie wejdzie. Chociaż dobra, nie gra Bonga. Dalej Abrines na dwójkę. I Miller na trójkę. No i normalnie. Z Bolbolem i z Bongą. Dobra. A więc tak zagramy końcówkę, te ostatnie 38 sekund. No mamy 10 punktów przewagi, tak więc no nawet jeśli same trójki rzucaliby zawodnicy z Denver, to i tak tego nie wygrają. No zobaczmy Beasley. No i siedzi trójka. Czy będą już tutaj faulować? Czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie faulują. Dobra, Bolbol. Bolbol. Bielica. Bielica z Perfect Release. Są chyba pierwsze punkty w tym sezonie Bielicy. I kolejny czas dla Denver. Mam nadzieję, że teraz nie zrobi mi automatycznej zmiany gra. Zobaczę jeszcze. Tak, wszystko mi ładnie działa. I co? Tym razem trójki nie próbowali, tylko rzut za dwa. No i chyba teraz już będą faulować. A więc dawaj na Bongę. Nie, nie faulują. Nie faulują, tak więc pogodzili się z porażką. A tutaj Bonga. Świetnie porobił. Sześć punktów Bongi. Dwie zbiórki. A trzy. Jeszcze tutaj spróbujemy może oddać rzut. Miller? Nie ma. Dobra, świetne zwycięstwo. 111-102. No i mamy 25. zwycięstwo w 37. meczu tego sezonu. James 25-11. Kuzma 17. Bolbol również. DeRozan tylko 10. Wagner double-double po dyszce. Markkanen. Trier 6. Bonga 6. Miller 6 punktów. Napier 5-3-7. Bielica z punktem, a Brains tutaj bez. Dobra, chyba niewiele będę zmieniał w pierwszym składzie. No dobra. I lecimy dalej. Minnesota przed nami. No, sporo czasu straciliśmy na tą próbę wymiany DeRozana. No i zobaczmy, 33-28, w drugiej kwarcie remis.
No i zobaczmy ostatnią kwartę tego meczu, bo jest blisko, przegrywamy punktem, już 4. Dobra, 4-44, wskakujemy. No jesteśmy przy piłce, akurat 2 punkty tutaj straty. LeBron coś tutaj próbuje, ale bardzo dobry defense. Dawajcie mi tutaj zasłonę, ball. LeBron z faulem, nie ma akcji, 2 plus 1. Ale jesteśmy w bonusie, już na 4.30 do końca. Siedzi. 3 na 6 za 3 w tym meczu jak na razie LeBron. I perfect release, super. Wiggins kontra Napier, bardzo dobry defense Napiera. No i zbiórka właśnie dla niego. Ajajaj, bardzo źle. Myślałem, że dobrze się tam Kuzma urwał, no jednak niestety nie tak jak myślałem, no i strata punktów. 16 punktów Wigginsa w drugiej połowie. Jestem ciekaw, ile w sumie ma. No i tutaj izolacja dla DeRozana. Ja pierdzielę, zajebiście DeRozan. Wiggins opuszczony, niecelnie. Jeszcze zbiórka ofensywna i nie trafia. Karl Anthony Towns. Tak jest, 2 plus 1, świetnie LeBron. No trzeba właśnie jego wykorzystywać. Może czasami te akcje tutaj już są oklepane i może nawet nudne, ale są bardzo skuteczne. Tak więc jeśli coś jest głupie, ale działa, to już nie jest głupie. I przechwyt. I LeBron. Ajajaj, to miał być wsad. A był faul i tylko 2 rzuty osobiste. Siedzi. Dobra, ładnie już tutaj wychodzimy. Na 2 czy 3 punkty? Na 2 jednak niestety. Covington zameldował się na parkiecie, a tutaj za plecami, ale i tak niecelnie Peters. Dobra, faulowany Kuzma, będą rzuty. Perfect release. 16 punkt dla Kuzmy, też 9 zbiórek ma. Cztery punkty przewagi, 2.50 do końca. Z faulem niestety Napier i Bonga wejdzie w jego miejsce. No niestety, 6 faul dla Napiera, tylko 4 punkty w tym meczu. I Trier wszedł za niego, przecież Bongę chciałem. 1 tylko celny rzut, a więc 3-punktowa przewaga utrzymana. Mamy jeszcze 3 pełne czasy. Oj, blisko tutaj straty. Dobra, proszę zasłonę. Ależ pięknie, Kuzma, tak jest. Towns kontra ball. I Towns jednak górą. Bardzo ładnie to zrobił. Center Minnesoty, a tutaj... Oj, podawałem tam do Kuzmy. Pewnie to też widzieliście, że był niepilnowany, ale jednak Whitehead znakomicie wstawił rękę. Dobrze, dobrze LeBron. Jest tam Kuzma.
I dobra, będzie nasza. No, trzeba uważać z tymi podaniami, bo już kilka razy podałem w ręce obrońców. Kuzma tutaj kompletnie niepilnowany. Świetnie to wykorzystaliśmy. 5 punktów przewagi. No dobra, Trier w sumie 9 punktów. Dwie zbiórki, dwie asysty. Ajajaj, znowu Towns i znowu górą. Powrót do 3-punktowej przewagi. James nie trafia. Covington, dobry defense, a tutaj Whitehead niepilnowany i trójka siedzi. No i mamy remis. No dobra. A więc teraz tak, dochodzimy tutaj, bierzemy czas. Wszystko zaczyna się od początku. I właśnie dlatego kocham NBA. Właśnie dlatego. Dobra, czyli DeRozan no musi opuścić parkiet. LeBrona też bym ściągnął, ale kto tutaj za DeRozana? Trier. Na jedynkę Bonga. Jamesa jeszcze zostawię. Kuzma w sumie może zostać. Bol również. Dobra. No i kto? Man of the match? Andrew Wiggins. 26 punktów. O wiele więcej niż jego średnia sezonowa, która wynosi 18. Bol niepilnowany, bo było podwojenie na LeBronie. Znów na Townsa grają. I tym razem lepszy Bol. Nie skakałem do bloku, a po prostu wystawiłem ręce. Tutaj była próba na Jamesie znów. Czy znów będzie podwajany? Nie, ale pięknie to zrobił na Covingtonie i mamy 4 punkty przewagi. Sekund do końca meczu. Nie robimy tutaj żadnych zmian. Zostawiamy tak, jak ma być. I blisko przechwytu jeszcze Jamesa. I kolejny czas dla Minnesoty. Chyba nie rozpoczęli tej akcji tak, jak to planowali. No i teraz już wypoczęty LeBron. Oj, niecelnie. Bol tam walczył o pozycję. Faulowany Kuzma. No i teraz mamy tylko szansę na jeszcze większe prowadzenie. Pięknie Kuzma. Troszkę za późno, ale i tak celnie. No i 6-punktowa przewaga. I to chyba będzie kolejne zwycięstwo dla Los Angeles. No ale mają jeszcze 30 sekund, tak więc to jest naprawdę wystarczająca ilość czasu na to, żeby doprowadzić do wyrównania. Ostatni czas dla Minnesoty, my jeszcze 2 mamy w razie czego. No i znów blisko przechwytu. I nie trafia, dobra. Kuzma, Trier tym razem faulowany. Dobra, czy znów wchodzą u nas rezerwy? Nie. Nie tym razem. Dobra. 23 sekundy i już takim składem zagramy sobie do końca meczu. Czy będą jakoś rzucać tutaj, forsować rzut za 3? No na razie dużo czasu minęło. Niecelnie. Jeszcze zbiórka ofensywna. Kolejna trójka. I znów ofensywna zbiórka. No nie. 4 zbiórki ofensywne, 5 rzutów za 3 niecelnych. No i wygrywamy 117 do 109.
No i świetnie, 26. zwycięstwo. LeBron James z Kuzmą po 23 punkty. Kuzma jeszcze double-double ze zbiórkami. Ball 17-7. DeRozan, Markkanen, Trier 11 punktów. Miller 7. W końcu się Miller obudził. Wagner 6, Napier no tylko 4, ale 29 minut zagrał, nie? Zanim te 6 fauli zebrał. 4 też przechwyty. Bonga tylko 2 punkty. Dwie asysty. Dobra, kolejny mecz ze Sacramento. Teraz tak, DeRozan no bardzo zmęczony. Tak, 25 minut, Napier 24, James zostaje, Kuzma 34, Bol 30. Dobra, dobra, Bonga, Miller on fire. Dobra, damy mu te minuty, czyli 13 już w tym momencie Miller i dalej Abrines, Rondo, Bielica. Jak tam Harris, ile jeszcze? Jeszcze 4-6 tygodni. Dobra, mecz Sacramento przed nami. 9 stycznia, no musimy przyspieszyć troszeczkę, zobaczmy, o, w pierwszej kwarcie przegrana, w drugiej tylko 16 punktów rzuciliśmy, no i 9 punktów, 3,23. Dobra, puśćmy symulację, 2,25, no nie, tutaj 7 punktów, nie ma szans. Dobra, będzie porażka. Niestety 89-82, naprawdę mizerna liczba punktów. Co się z Jamesem tutaj stało? Tylko 7 punktów, 10 asyst. Markkanen 17, DeRozan, Kuzma znowu ładnie. Bol, Wagner, Napier, Trier tylko 2, Bonga i Miller bez punktów w tym meczu. Dobra, czyli zobaczcie już jak zmęczeni nasi. Rondo wskakuje do pierwszej piątki. DeRozan zostaje, LeBron, Kuzma, Bol. Już bez Millera. Aha, bez Millera, ponieważ Rondo w pierwszej piątce, Napier i Bonga tylko 10 minut, bo jest zimny. Bez Millera. No to sprawdźmy to. Dobra, mamy ofertę wymiany, czyli znów Markkanena chcą oraz Napiera. Oddadzą mi Huertera. Czyli pierwszorundowy pik z 18 roku, no i się rozwija, oraz Moody'a, Emmanuel Moody, czyli rozgrywający z poprzedniego sezonu z Nowego Jorku, a w tym sezonie słabiej, no bo też mniej gra, no ale nie, Moody'a też nie potrzebujemy, dobra, tak więc anulujemy tą wymianę, no i zobaczmy, mecz z Charlotte, o Jezus. Ale dobra, w trzeciej kwarcie wróciliśmy. W czwartej remisowo, nawet wyszliśmy na prowadzenie. I 2,26. Punkt różnicy. Dobra, nie możemy tego zaprzepaścić. Wskakujemy tam. No i jesteśmy jeszcze przy piłce. James outside. Bardzo ładnie LeBron. Też widzę, że dobrze już mam tutaj wyczute. I LeBron tylko 8 punktów. Napier 3, Trier 2. Kto tu zdobywał punkty w takim razie? Bol 17, czyli ładnie. Ale... Ależ tu porobił. Faulowany LeBron i to chyba nie było przy rzucie, nie jesteśmy w bonusie, a jednak zaliczyło ten faul jako faul przy rzucie, no i dopiero szansa na 10 punkt dla LeBrona, ale nie ma, tylko jeden, dwupunktowa przewaga, minuta 45 do końca i zablokowany przez Bola. A więc świetnie, Bol tutaj z pomocą. Jest mismatch na LeBronie. LeBron bardzo ładny. 4 na 10, tylko 7 zbiórek. Jeden przechwyt. RJ Barrett, czyli też teraz pierwszorundowy pick z trzecim miejscem dla Nowego Jorku. RJ Barrett,
Bardzo ładnie Markkanen ze zbiórką. I DeRozan, nie ma akcji 2+1, ale jest faul. I DeRozan 17 punktów, 6 zbiórek, 8 asyst. Tym razem dobrze DeRozan. No i niecelnie. Ale 1 na 2. Rondo 1 punkt, 2 zbiórki, 6 asyst. I jeszcze wyszedł tutaj na out Kemba Walker. Nasza piłka. 55,5 sekundy do końca i mamy tutaj 5 punktów przewagi, a więc teraz troszeczkę potrzymamy piłkę. I na koniec naszej akcji musi być około 30 sekund do końca meczu i miejmy nadzieję 7 punktów przewagi. Dobra, tutaj znów mismatch ma LeBron James. No i wykorzystamy ten mismatch. Punkty zdobyte. Przewaga jeszcze większa. 35 sekund do końca meczu. No i co wymyśli Charlotte? I Kyle Kuzma, 25 punktów. 53% skuteczności w tym meczu. Czemu nie ma go na parkiecie? Możliwe, że wyfaulowany. Jeszcze drugi czas dla Charlotte. Dobra, przy tym czasie sprawdźmy sobie, jak tam wyglądają nasi. DeRozan, James, Markkanen, Bol, Kuzma, nie, może grać. No to dawaj Kuzma, jak taki man of the match jesteś, no to zapraszamy do pierwszego składu. RJ Barrett i strata piłki. LeBron James, nie ma faulu. Bol siedzi. Tak jest. Ostatni czas dla Charlotte. No 24 sekundy, tutaj nawet myślę nie opłaca mi się wpuszczać tych rezerwowych, a pierwszy skład będzie sobie grał, będą mieli szansę na... No, któryś będzie miał na pewno szansę na zdobyć punktową. Kemba Walker. Myślałem, że będzie próbował tutaj za 3 punkty. Nie ma. Jeszcze. Zbiórka ofensywna. Jeszcze Lewis za 3. Również niecelnie. Kolejny raz zbiórka ofensywna. Zablokowany. I tym razem celnie. 100 do 106. Dobra, LeBron niech będzie faulowany. Jeśli będą faulować, ale nie będą. Jeszcze trójka i siedzi. Trójeczka LeBronem w końcówce. Czy to będzie zaliczony rzut? Chyba tak, chyba tak. Ale koniec końców i tak. Zwycięstwo 109 do 100. 27 zwycięstwo. Kuzma. 10 na 17 z gry, dalej Bol 19, DeRozan 18-6-8, 3 przechwyty, 3 bloki też Bola. James, no średnio. Markkanen też tak sobie, 2 bloki ma, Bonga 7 i tylko jedna asysta, Wagner, Napier, Trier i Rondo. Rondo naprawdę słabo, to ja już wolę chyba Bongę wpuszczać w pierwszym składzie, ale to by było wszystko w tym odcinku. Jak tam status? Cały czas na trzecim miejscu. Mamy dużą przewagę nad Rocketsami. I znowu Markkanen chciałby tutaj porozmawiać o czymś. Tak więc do Oklahomy no jeszcze mamy te 2,5 meczu i do Warriorsów również. No cóż, będziemy walczyć o to, żeby być pierwszą drużyną w konferencji. Zobaczymy, jak nam się to powiedzie. No już mamy prawie połowę sezonu za nami. No i dobra, to by było tyle, tak więc dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się, siemano!